Kolej Wizja, Herman Schmidtendorf, serdecznie witam. Witam z Piły, bo wiem, tutaj za nami widzimy budynek dworca głównego. Wejście ze strony miasta, co prawda, wymaga jeszcze pewnego ukończenia, ale poza tym można stwierdzić z dumą, że budynek dworca głównego uzyskał dawny, nowy błask. Dworzec główny w Pile, oto temat naszego dzisiejszego programu. Serdecznie witam. Uroczyste otwarcie dworca po remoncie miało miejsce pod koniec października tego roku. Nie mogłoby się, gdyby ta współpraca z samorządem nie była na takim bardzo dobrym poziomie, takim partnerskim. No i warto też wspomnieć o tym, że tutaj miasto znaczącą część powierzchni zagospodaruje już niedługo, między innymi poprzez Straż Miejską. 1 stycznia 2011 roku. Wówczas pierwsze pisma zostały skierowane do PKP, do ministrów, do pana europosła obecnego, pana Adama Szekwerda, bo od początku walczył o to, aby dotacja na ten dworzec, na rewitalizację była. Prace remontowe wykonywano przy ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Kierownika pilskiej delegatury tego wydziału zaprosiliśmy na wspólny spacer po świeżo odnowionym obiekcie. W ramach prac modernizacyjnych przy dworcu dokonano także pewnych unowocześnień, można by powiedzieć. Przede wszystkim mając na względzie kłopoty komunikacyjne ludzi z dysfunkcją narządu ruchów, rodzin z dziećmi, z pakunkami, postanowiono obok tradycyjnego zejścia, prawda, po schodach zainstalować szyby windowe, pasażerskie, także można swobodnie przemieścić się do tunelu i z tunelu do budynku dworca głównego. No, w dzisiejszych czasach ogólna dostępność europejskich firm oraz to, że wiele z nich produkuje historyczne elementy ceramiczne do kładzin ściennych, poprzez właśnie odpowiednie poszukiwania ta grupa, która wykonywała pracę na dworcu głównym, znalazła takie i stąd zastosowanie, żeby nie było to rażąco odbiegające od historycznej formy i estetyki. Pewną modernizacją dla całego układu dworca jest poprawa właśnie dostępności i dlatego też na tej posadzce odpowiednie kózki i linie zaprowadzono, aby osoba poruszająca się wózkiem po prostu była zorientowana, czy zbliża się do jakiejś przeszkody, do jakiegoś przejścia, czy po jakiej linii powinna się posługiwać. Jest to też ważne dla osób niewidzących, niedowidzących i tak dalej. Natomiast ten plan główny dworca pokazuje, na jakim poziomie się znajdujemy, co się znajduje w wyższej kondygnacji i wszystkie te miejsca są oznakowane zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim oraz piktogramy, które ilustrują, prawda, tak obrazkowo, co gdzie się znajduje. Pomyślano także o niewidomych. Wszelkie informacje dla podróżnych widnieją w piśmie Braille'a. W dalszej części piwnicy znajdują się ubikacje oraz wejście do Straży Miejskiej. Korytarze są oświetlone, monitorowane nowoczesnym systemem kamer oraz zaopatrzone w kierunkowskazy. Tutaj nikt się nie zgubi. Następna winda prowadzi na poziom peronów. Jesteśmy w dawnej hali kasowej. Ona powstała mniej więcej około 100 lat przed obecnym czasem, ale w trakcie przygotowań do modernizacji i rewaloryzacji tego obiektu zamierzano dokonać jej rozbiórki jako wtórnego, późniejszego elementu. No jednak ostatecznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zgodziło się na to. W związku z tym dotychczasowe miejsce kas biletowych zajęły pomieszczenia komercyjne, które będą wynajmowane różnym podmiotom do działalności gospodarczej lub innych celów związanych z funkcją, jaką mogą pełnić. W części głównej
hali dworcowej przy wejściu, idąc w kierunku wschodnim, na stopie odkryto dawne historyczne obelkowanie, ożebrowanie tego stropu, które zostało zakonserwowane, odtworzone, odsłonięte, ukazując swoją skromną, ale jednak urodę, która przypomina dawny kształt, wygląd tego miejsca w czasach, kiedy ono powstało. Jednym z najbardziej efektownych rezultatów prac rewitalizacyjno-modernizacyjnych było przywrócenie pierwotnego ciągu komunikacyjnego, który centralnie biegł od zachodu w kierunku wschodnim, pozostawiając po obu stronach najpierw pomieszczenia funkcjonalne związane z obsługą dworca, a kończąc się na bardziej reprezentacyjnych częściach związanych z obsługą pasażerów, czyli kasą biletową, a także poczekalniami, restauracjami, pomieszczeniami cesarskimi dla osób koronowanych wysokich rangą urzędników. W pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, kiedyś znajdowała się restauracja trzeciej klasy oraz kasy biletowe. W tej chwili jest to główny hol poczekalni dworcowej oraz kas biletowych. Wielkim odkryciem, które bardzo poprawiło wizerunek tego miejsca, było odkrycie tej oktogonalnej, prawda, świetlika wpisanego w czworobok, który przez wiele dziesiątków lat był zaślepiony. To pomieszczenie było bardzo ciemne, nie było widać wszystkich tych elementów zdobniczych, które zachowały się w oryginale, były wielokroć przemalowane. Ogromny zachwyt konserwatorów budziły także oryginalne boazerie, które należą do jednych z najlepiej zachowanych. Okazało się podczas prac konserwatorskich, że zachowały się oryginalne elementy, między innymi stolarki, pięknego portalu wejściowego do najbardziej reprezentacyjnej części, która będzie oddana na działalność gastronomiczną. No i oczywiście pod kilkunastoma warstwami farb konserwatorzy odkryli pierwotną kolorystykę, a więc złocenia i kolory, które mają przypominać ciemny dąb i jasny dąb oraz pewne elementy jak głowice tych kolumn, prawda, złocone wątki kryte złotem płynnym. Także wszystko to wskazywało, że ten obiekt stanowił istotny, reprezentacyjny element drogi kolejowej między Berlinem a Królewcem i ta część nazywana była częścią cesarską, ponieważ tutaj przewidywano, że ewentualnie może, prawda, również zatrzymać się cesarz w dalekiej podróży. Przejeżdżał tędy w 1888 roku car rosyjski Mikołaj I, ale się niestety nie zachował. Z tych elementów są dwuskrzydłowe drzwi z herbem Hohenzollernów oraz wspaniałe wsporniki, które podtrzymują strop, a wykonane zostały z ozdobnego odlewu żeliwnego, wykonanego wtedy w królewskiej hucie Mała Panew, prawda, która była najsłynniejszą i najwspanialszą tego typu wytwórnią żeliwa w ówczesnej Europie. Południowa ściana pomieszczenia głównego hali sprzedaży biletów i poczekalni uzyskała wspaniałe efekty w wyniku tego, że zdołano odkryć ślady secesyjnych bordur dzielących tą powierzchnię i przestrzeń międzyokienną i nadokienną właśnie tymi zdobieniami, a powtórę na zewnątrz okazało się, że przykrycie tej przestrzeni pomiędzy budynkiem a wiatą peronową było pierwotnie z materiału przeźroczystego, więc wrócono do tego rozwiązania i to sprawiło, że oprócz tego świetlika również boczne oświetlenie tego pomieszczenia jest niewspółmiernie intensywniejsze, niżeli ono było dotychczas, co wyraźnie poprawiło i wizerunek, i po prostu estetykę, i samopoczucie osób przebywających w tym pomieszczeniu.
Podczas prac remontowych przy elewacji zewnętrznej we wnękach podokiennych naprawiono na ślady pierwotnych ozdobnych płycin, które w formie takich pięknych kwiatowych rozet i prostokątnych obramowań zdobiły te wnęki i tworzyły z nich jakąś piękną całość. I kiedy to odkryto, to najpierw zastanawiano się, czy w związku z tym, że nie wszystkie są kompletne, że niektórych brakowało, w jakim kierunku pójdą prace konserwatorskie. Ostatecznie w wyniku ustaleń z głównym inwestorem i z konserwatorami ustalono, że wszystkie te elementy, które można wyremontować, zakonserwować, uzupełnić, zostały zachowane, natomiast te, które brakowały, zostały, że tak powiem, wykonane repliki umieszczone w tym samym miejscu. Także one też pokazują właśnie, jaka dbałość była projektantów tego obiektu o wszelki detal, choć skromny, ale jednak wyróżniający ten obiekt użyteczności publicznej wobec wszystkich innych. Przed nami tablica pamiątkowa, która przypomina, że oprócz koronowanych głów przez stację kolejową w Pile podążali także znaczące osoby w historii, tacy chociażby jak Ignacy Jan Paderewski, który tutaj 26 grudnia 1918 roku jechał z Gdańska do Poznania. W asyście oficerów alianckich przemieszczał trasę z Gdańska do Poznania, a 22 lipca 1917 roku przez dworzec Spile transportowany był do więzienia z kolei w Gdańsku Józef Piłsudski. Tylu odmówił przysięgi na wierność cesarzom. Przed nami właśnie ta elewacja wschodnia, wieloboczna, która zamyka od wschodu budynek dworca, a w niej znajduje się ta reprezentacyjna restauracja, która jest tak bogato wyposażona, no, jest pięknie teraz doświetlona. No, i gdyby jeszcze tylko ten kląb trochę poprawić, przywrócić, byłoby to całkowicie, że tak powiem, zadośćuczynienie pierwotnym wymogom tego stanu rzeczy. Podczas prac rewitalizacyjnych dokonano także konserwacji historycznych wiat peronowych, zwłaszcza jej konstrukcji. Na szczególną uwagę zasługują piękne słupy żeliwne, ozdobne, z pięknymi ozdobnymi głowicami, kolumnami kanelurowanymi, z ozdobieniami pośrodku w formie takich kwiatowych odlewów oraz z pięknymi bazami. Ale to z historycznych odkryć nie wszystko. W lipcu tego roku na północnej ścianie budynku dworcowego pod tynkiem odkryto stary napis z okresu, kiedy Piła nazywała się jeszcze Schneidemühl. Plany modernizacji nie przewidywały jednak zachowania napisu w tym miejscu, ale kto chce, może go zobaczyć w środku budynku po uprzednim kontakcie z gospodarzem obiektu. Natomiast za namową inwestora pilski konserwator zabytków spróbował sił jako ścienny encyklopedysta. No bo mówię, żeby maksymalnie tutaj wszystko mogli przeczytać jakby w pigułce, jak w Wikipedii, nie? Tutaj o tym dworcu. Nawet wspomniałem tutaj unikatową parowozownię okrągłą, dokumentuje rozwój kolejnictwa w Wielkopolsce i ukazuje przebieg postępu technicznego inżynierii kolejowej od połowy XIX wieku. Stanowi cenne dobro kultury i jako zabytek wpisany do rejestru podlega ochronie prawnej, a w latach 2014-15 budynek dworca został zmodernizowany i poddany zabiegom konserwatorskim, które przywróciły jego dawny blask. Znajdujemy się przed elewacją zachodnią dworca, na którym kulminacyjnym miejscu usytuowany jest jak zawsze zegar. Jednocześnie wejście zostało dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Tutaj obok znajduje się także plac parkingowy dla wielu pojazdów oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, które mogą podjechać jak najbliżej pomieszczeń dworcowych. No, jak Państwo widzą, całość uzyskała zupełnie inną kolorystykę, estetykę, inną, lepszą, współczesną funkcjonalność i może cieszyć. I takie jest odczucie, że wielu cieszy po prostu to, co dokonano w stosunku do tego obiektu i jego funkcji użytkowej. Dodajmy, że koszt inwestycji wyniósł 18,5 miliona złotych. Projekt sfinansowany został ze środków własnych PKP SA oraz z budżetu państwa. Wykonawcą pracy była firma SKB Development z Łodzi. Piła główna to Porawiczu, drugi nowoczesny obiekt, który w tym roku został udostępniony podróżnym w Wielkopolsce. Niebawem zakończy się także remont dworca w Kaliszu. W bieżącym 2015 roku w Jarocinie obchodzono 130. rocznicę utworzenia węzła kolejowego. Bardzo nam miło, że dzięki współpracy z niemiecką produkcją filmową CFT udało nam się dotrzeć do historycznych ujęć filmowych z lat 70. ubiegłego stulecia. Emisja tych ujęć to nasz prezent urodzinowy dla miłośników kolejnictwa Jarocina i okolic. Na budynku dworca normalnotorowego kiedyś wisiał okazały trójkątny zegar kolejowy. O tym detalu nawet w samych Witaszycach mało kto pamięta. Ujęcia te z okazji jazdy specjalnego pociągu nagrał zachodnio-niemiecki amator polskich wąskich torów. Autor tego filmu dawno już nie żyje. Nagranie nie zawierało informacji o dacie, więc kiedy powstały te zdjęcia? Dobrze, że inni uczestnicy tamtej wyprawy również robili zdjęcia i filmy. Część z nich trafiła do internetu. Znaleźliśmy więc fotografię pokazującą parowóz podczas tej samej jazdy, wyglądający identycznie jak w przedstawionym filmie. Autor zdjęcia jako datę podał 25 września 1976 roku. Rok później ten sam parowóz już wyglądał inaczej. Był świeżo pomalowany, a numer kolejowy widniał w innym miejscu. Jeszcze rok później parowóz został sprzedany do Szwajcarii, gdzie znajduje się do dziś. Można więc przypuszczać, że film ten rzeczywiście pochodzi z września 1976 roku. Zaraz po opuszczeniu terenu lokomotywowni w Witaszycach pociąg przekroczył most nad drogą krajową prowadzącą z Jarocina do Pleszewa i skierował się na północ. Pierwszymi przystankami były Wola Książęca i Twardów. Mianka w Twardowie pozwalała pojechać albo na wschód, krótkim odcinkiem do Czermina, albo dalej korzystać ze szlaku głównego, prowadzącego do oddalonego o 46 km Zagórowa. Pociągi osobowe pokonywały tę trasę w niecałe 2,5 godziny, a ze składem mieszanym, towarowo-osobowym, około 3 godzin. Oficjalna inauguracja witaszyckiej kolejki o prześwicie toru 600 mm miała miejsce 1 listopada 1902 roku. Kolej nosiła niemiecką nazwę Jarociner Kreisbahn, czyli Jarocińska Kolej Powiatowa. Na początku powstało 29 km trasy do Komorza oraz 4-kilometrowe odgałęzienie do Robakowa, gdzie w tamtym okresie istniało niemiecko-rosyjskie przejście graniczne. Lata 70. były początkiem powolnego końca Jarocińskiej Kolei Dojazdowej, bo tak wąskotorówka nazywała się w okresie zarządzania nią przez PKP. Znawca historii kolejki Robert Lewicki podaje, że już w 1971 roku rozważano likwidację sieci ze względu na zły stan mostu na prośnie koło Robakowa. Protest władz lokalnych oraz głównych klientów stacji w Zagórowie wymusił remont tego mostu oraz części torowiska, przedłużając byt kolejki o dalsze 20 lat. Parowóz ciągnący pociąg specjalny został wyprodukowany w 1944 roku z numerem fabrycznym 13585 w zakładzie MBA, wcześniej Orenstein und Koppel w
poczdamskiej dzielnicy Babelsberg. Należał do serii 5 parowozów tędrzaków zamówionych podczas okupacji przez niemiecką administrację cukrowni w Ciechanowie. W 1949 roku parowóz trafił do Mławy, a w 1963 do Witaszyc. Nosił PKP-owski numer kolejowy TY3-194 i został wyposażony w dodatkowy tender. Kiedy był kręcony ten film, parowozy Jarocińskiej Kolei Dojazdowej prowadziły już jedynie pociągi towarowe. Planowy ruch osobowy realizowały 2 wagony motorowe. Jednym z nich był wagon o numerze MBX-C1-42, wyprodukowany w 1934 roku w warszawskiej fabryce Lilpop, Rau i Lowenstein. Wagon ten służył najpierw w bydgoskiej kolejce wąskotorowej, później jeździł w Witaszycach. Na tych ujęciach widzimy go podczas rozkładowego kursu do Zagórowa. Obecnie wagon ten stacjonuje na terenie parowozowni w Jarocinie, natomiast parowóz z naszego pociągu specjalnego w 1978 roku został sprzedany szwajcarskiej kolejce szkółki leśnej w Szyńcach. Pozostałe witaszyckie parowozy zezłomowano. Były niepotrzebne, kiedy w 1977 roku do Witaszyc trafiły 3 nowe rumuńskie lokomotywy spalinowe serii LYD2. W późniejszych latach doszły jeszcze 2 kolejne spalinówki tej serii. Dobrze, że ten wagon osobowy również ocalał. Nosi numer BXHI-14254-1. Został przejęty przez poznański klub modelarzy kolejowych. Obecnie jest wypożyczony w wąskotorówce w Białośliwiu. Zakup nowych spalinówek miał poprawić sytuację finansową kolei, jednak w połączeniu z bezmyślnością urzędników przyczynił się do jej likwidacji. Lokomotywy te były zbyt ciężkie na torowisko Jarocińskiej Kolejki. Na dodatek nie mieściły się w niskim tunelu pod koleją normalnotorową prowadzącym do cukrowni w Witaszycach. A to oznaczało, że cukrownia odpadała już jako klient wąskotorówki. Cieszymy się, że ocalały chociaż te cenne, historyczne nagrania. Jarocińska kolejka wąskotorowa była unikatowa. Nie powinna zatem być zapomniana. Na koniec naszego programu miła wiadomość dla turystów udających się do Niemiec. Biletomaty na tamtejszych stacjach kolejowych mają stać się mniej wybuchowymi i to w dosłownym sensie tego słowa. Coraz częściej w Niemczech złodzieje wysadzają biletomaty na peronach kolejowych, zabierają kasetę z pieniędzmi i uciekają. Jest to niebezpieczne dla podróżnych. Wpuszczony do urządzenia gaz może eksplodować podczas korzystania z biletomatu przez niczego nieświadomego podróżnego, powodując u niego groźne urazy. Należy zwracać zatem uwagę, czy na automacie nie ma poprzyklejanych pasków taśmy izolacyjnej, którą złodzieje uszczelniają urządzenie. Nie wolno wówczas dotykać takiego biletomatu. Teraz eksperci Deutsche Bahn znaleźli sposób na pozbawienie tej metody skuteczności. W przypadku napadu na banknotach rozpyla się specjalna farba, trwale barwiąc je na czerwono lub na inny kolor. To wskazuje śledczym, z której kradzieży pieniądze pochodzą. Zatrzymaliśmy członków grupy przestępczej, którym udowodniono napad na około 60 biletomatów. Oni długo nic więcej nie wysadzą w powietrze. No.
Na dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie. Mam nadzieję, że program był interesujący i że zobaczymy się niebawem ponownie. Do widzenia.